Dzień dobry, chciałam serdecznie przywitać wszystkich na pierwszym wydarzeniu w ramach 14 studenckich warsztatów tłumaczeniowych organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzisiaj pierwszym gościem będzie dr Magdalena Duś. Niezmiernie miło jest mi ją przedstawić. Zapraszam na wykład. Dzień dobry, pani doktor. Już się Dzień usuwam. dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Duś i może na początek zapytam Państwa, czy wszyscy dobrze mnie słyszą, to znaczy, czy Pani mnie słyszy i czy odbiór jest w porządku, bo to ważne dla mnie. Ale widzę, że jestem już tutaj live, więc myślę, że możemy zaczynać. Może króciutko powiem o sobie. Jestem pracownikiem naukowym w Instytucie Filologii Germańskiej naszego Uniwersytetu i od 2000 roku jestem również tłumaczem przysięgłym i oczywiście to potwierdzenie możecie Państwo znaleźć tutaj na liście tłumaczy. Świetnie, dziękuję bardzo za potwierdzenia. Tymczasem w komentarzach, że wszystko dobrze słychać i widać. Ja sobie pozwolę przejść do prezentacji, jednak zapytam Państwa również, czy widzicie tę prezentację. Można prosić o potwierdzenie? Czy ta prezentacja jest widoczna? Mogę prosić o jakiś komentarz? Mam nadzieję, że wszystko dobrze działa. Ja teraz przełączę się. O, dziękuję bardzo Pani Patrycjo. Dziękuję bardzo. W takim razie przełączam Państwa na tę prezentację już w pełnym ekranie. To tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie tłumaczenie w biznesie i powiem Państwu, że to bardzo, bardzo szeroki temat. Mam nadzieję, że Państwa tutaj dzisiaj w jakiś sposób nie zanudzę i bardzo mi jest miło, że jest to wykład inauguracyjny. Pierwsza serii wykładów, które Państwo będziecie mieli przyjemność wysłuchać i również uczestniczyć w nich w tych częściach praktycznych jako części warsztatowe. Co do mojej sylwetki, jeszcze to chciałabym Państwu powiedzieć, że pewnie zapytacie, czy możliwe jest połączenie takich dwóch typów działalności, jak właśnie działalność naukowa i działalność tłumaczeniowa. No to powiem, że jakoś mi się to udaje i oczywiście jest to tak, że ta działalność dydaktyczno-naukowa pochłania bardzo dużo mojej uwagi, ale staram się również jakby quasi dwutorowo pracować i nie zaniedbywać w tym czasie mojej działalności tłumaczeniowej, która nierzadko staje się również dla mnie jakby źródłem inspiracji i również jakby wielu obserwacji, które dotyczą zarówno języka ojczystego, jak i języka obcego. I są dla mnie jakby też źródłem i możliwością eksperymentowania właśnie w pracy ze słownictwem, z różnymi gatunkami tekstów i przede wszystkim z różnorodnych dziedzin nauki. Nie wyobrażam sobie wręcz prowadzenia zajęć tłumaczeniowych, translatorycznych właśnie bez jakby możliwości udziału i posiadania praktyki tłumaczeniowej. Obie te ścieżki niejako się uzupełniają i błędnym jest przekonanie, że jakby dobrym nauczycielem translatoryki może być profesjonalny tłumacz bez odpowiedniego przygotowania w zakresie translodydaktyki lub też znakomity glotodydaktyk może być świetny w zakresie tłumaczeń. Wiem, że będziecie Państwo mieć, tak jak już mówiłam, okazję uczestnictwa w kolejnych wspaniałych wystąpieniach moich kolegów i mam nadzieję, że te spotkania wyposażą Państwa w odpowiedni zasób wiedzy i doświadczeń w szeroko zakrojonym, szeroko jakby pojętej translatoryce. Pozwolę sobie przejść do slajdu drugiego. Tutaj chciałam Państwu jeszcze pokazać, być może niektórzy nie mają z tym doświadczenia. Wszelkie informacje dotyczące tłumaczy przysięgłych możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam również ustawę i wszelkiego rodzaju rozporządzenia. Z tym możecie się Państwo już zapoznać we własnym zakresie. Ja tutaj nie będę przedłużać.
Teraz może kilka słów na temat mojego dzisiejszego rozkładu jazdy, jakby, czyli tego planu wystąpienia. Powiem troszkę o tłumaczu tekstów pisanych i ustnych, tłumaczeniach zwykłych, przysięgłych, a przede wszystkim zwrócę uwagę na digitalizację i globalizację tej branży. Krótko również zapoznam Państwa z informacjami o studiach tłumaczeniowych i o kształceniu kompetencji tłumaczeniowych i tutaj również soft skills. W następnym kroku jakby odpowiem na Państwa pytania dotyczące profesjonalnego biura tłumaczeń i agencji tłumaczeń, jej działalności i również zakresu tłumaczeń w takiej firmie. Będą to też przykłady autentycznych tłumaczeń. Jednym z ważnych punktów tutaj do wyróżnienia jest problem tłumaczenia i lokalizacji tłumaczenia. O tym również chciałabym Państwu parę słów dzisiaj powiedzieć. Następnie przejdę do nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i to jest właściwie to, czym chciałabym Państwa głównie zaciekawić. Według raportu ABSL, tutaj przede wszystkim będą to doświadczenia wynikające z ankiety dla pracodawców dotyczące właśnie języków obcych i specjalistycznych w komunikacji zawodowej. Krótko przedstawię Państwu również sylwetkę kandydata na tłumacza w firmie, na przykładzie firmy Cherry. I króciutko na koniec powiemy sobie jeszcze o zjawisku korpomowy, ale to już będziecie Państwo jakby poznawać podczas mojego wystąpienia. Tak, tylko dołączę się do streamu, przepraszam. Chciałam upewnić się, czy wszyscy widzą Pani prezentację, ponieważ nie widać zmiany slajdów. Chciałabym poprosić w komentarzach, czy widać, obawiam się, że widać PowerPoint, ale nie w pełnym ekranie. Więc jeżeli widzowie mogliby potwierdzić, czy widać wszystko. Ja może przełączę w tym czasie na ten pełny ekran, bo teraz wyszłam z niego. O, świetnie. A ja poproszę o potwierdzenie. Pani Paulino, jakby Pani mogła ewentualnie dać mi zielone światło. Oczywiście, zaraz będziemy wiedzieć od widzów, bo obawiam się, że widać po prostu całego PowerPointa ze wszystkimi slajdami, a nie konkretnie prezentację w dużym ekranie. Mhm. Także w razie czego bardzo będziemy wdzięczni za sygnały. Tak, to zdecydowanie ułatwia, jeśli jest jakiś sygnał z drugiej strony. Okej. Wydaje mi się, że dalej widać po prostu PowerPointa bez całego ekranu, ale okej, widać PowerPointa i slajd kompetencje, więc powinno być widać. Wszystko. O, dobrze. W takim razie usuwam się i tak. Proszę Państwa, także pozwolę sobie kontynuować. Chciałabym teraz krótko wprowadzić Państwa w zagadnienie dotyczące tekstów pisanych i ustnych. Wiem, że gdzieś mniej więcej od roku 2011 Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje w Polsce nad wprowadzeniem podziału tłumaczy na tłumaczy pisemnych i ustnych. Oczywiście do tej pory nie rozróżnia się jakby tych dwóch typów, bo z tego względu, że do przeprowadzenia takich zmian konieczna jest oczywiście zmiana ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i to jest oczywiście też bardzo duże przedsięwzięcie, nie tylko od strony logistycznej i organizacyjnej, ale od strony właśnie regulacji odpowiednimi przepisami. Co trzeba zrobić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym? To pewnie większość z Państwa już w jakiś sposób wie albo gdzieś doczytała, ale może dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że od niedawna mamy troszeczkę zmian. Do tej pory trzeba było mieć ukończone studia wyższe i posiadać tytuł magistra. Najlepiej oczywiście, gdyby to były studia filologiczne. Obecnie w znowelizowanym tekście ustawy znajdziemy zapis, że tłumaczem przysięgłym może być osoba, która ukończyła studia wyższe i na tym koniec. Tak więc oznacza to, że obecnie wystarczy mieć na przykład tytuł licencjata, czyli tytuł zawodowy,
lub inżyniera i można również po tym tytule już zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego. Minister może również w drodze wyjątku i w specjalnym postępowaniu zwolnić w ogóle kandydata z tego obligo dotyczącego wykształcenia, ale dzieje się to zazwyczaj tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z bardzo rzadkimi językami i sytuacja na rynku tłumaczeń doprowadza do tego, że ten tłumacz jest bardzo potrzebny i wtedy nie musi on być oczywiście po odpowiednich studiach. I to, że jakby tłumaczowi brakuje tego wykształcenia filologicznego, to wcale nie oznacza, że będzie on źle tłumaczył. Przykładowo dla przekładu tekstów marketingowych najlepiej zatrudnić taką osobę, która zna się na marketingu i oczywiście ma tak zwane lekkie pióro. Jeśli chodzi o teksty techniczne, to też najlepiej, jeśli jest to jakiś inżynier, który dobrze włada językami obcymi. Jeśli chodzi o medycynę, tutaj sprawa jest szczególnie trudna. Również sprawdza się ta teoria, że lekarze bądź też medycy z wykształceniem medycznym posiadający kompetencje językowe są lepszymi tłumaczeniami takich tekstów akurat niż tłumacze na przykład po filologiach. I jeśli chodzi o przypadek tekstów naukowych, to tutaj klienci równolegle stawiają właśnie na poprawność merytoryczną oraz językową. No niestety na studiach filologicznych nie mamy możliwości jakby zaczerpnięcia wiedzy z działów typu fizyka, chemia, biologia, jakaś oczywiście prawo również, tak, czy medycyna. I stąd większość dobrych tłumaczy to tacy, którzy oprócz wykształcenia filologicznego posiadają również dodatkowe wykształcenie. I tacy tłumacze są jakby najbardziej potrzebni i najbardziej wzięci na rynku tłumaczeń. Przez głowy naszych studentów na pewno teraz przebiegła taka myśl, no to tak, co ja tu robię? Czy ja mam w ogóle szansę, jeśli chodzi o takich kandydatów, tak? Czy mam szansę z kandydatami na tłumaczy, którzy posiadają wykształcenie specjalistyczne, którzy na pewno poruszają się świetnie po terminologii, po jakichś procesach zachodzących w danej branży? I jak te kompetencje zdobyć? I jeszcze ważną kwestią jest tutaj hegemonia języka angielskiego i co wtedy, jeśli ten angielski spowoduje, że inne języki nie będą już pożądane. Otóż powiem Państwu, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i właściwie tłumaczenia są jakby punktem zainteresowań filologów i językoznawców, ale również inżynierów i innych specjalistów. Jednak najważniejszy w tym wszystkim punkt to jest to, że do tłumaczeń nadal potrzebni są ludzie. I to ludzie z wysokimi kwalifikacjami, specjaliści ze znajomością języków i wiedzą merytoryczną. I teraz, by usługa tłumaczenia była jakby profesjonalna, wymaga odpowiedniego czasu, planowania i pracy nad danym projektem. Warto zdać sobie również z tego sprawę, że żeby wziąć to pod uwagę przy na przykład następnym projekcie tłumaczeniowym, należy również podkreślić, że w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, tłumacz jest zawodem wolnym. Oczywiście z wyłączeniem tłumacza przysięgłego, który de facto powinien, musi, w nawiasie, zgłaszać się na wezwania sądów lub innych organów do tłumaczeń. I tutaj, jeśli chodzi o tak zwanych freelancerów, czyli tych tłumaczy, którzy pracują jako wolny zawód na rynku, to nie wymaga się od nich żadnego certyfikatu, ale pojawia się tutaj pewnego rodzaju niebezpieczeństwo przy zatrudnianiu takich tłumaczy, ponieważ oczywiście klient oczekuje jak najlepszej jakości przekładu, a może dojść do takiej sytuacji, że ten przekład nie będzie najlepszy i klient sam nie jest w stanie zweryfikować tego
tego tłumaczenia. No i tutaj właściwie oczywiście błędnym jest rozumienie, że tak naprawdę do tłumaczenia wystarczy nam znajomość języka obcego i posiadane słowniki bądź też inne zasoby. W dzisiejszych czasach są to oczywiście wszelkiego rodzaju zasoby internetowe, translatory, Google Translator, DeepL i inne różnego rodzaju narzędzia. Nie umniejszając jednak coraz bardziej precyzyjne... Włączę się na chwileczkę, przepraszam mocniej. Chciałam spytać, czy widzowie dalej widzą prezentację. Obawiam się, że zamarła ona na slajdzie kompetencje. Tak. Tak, okej, przepraszam bardzo, po prostu tak. Czyli dobrze, jest, dostaliśmy głosy, że nie widać do końca prezentacji, ale to wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Tak, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę dłużej się zatrzymam przy tym, ponieważ są to pewnego rodzaju wyjaśnienia na razie, zaraz do tych kompetencji sobie jakby przejdziemy, tak? Dobrze, proszę Państwa, więc wracając do naszej prezentacji, ja przepraszam bardzo. Przechodzimy sobie teraz powoli do kompetencji tłumacza i pozwolę sobie tutaj skorzystać z publikacji pani profesor Małgorzewicz, która określiła kompetencje tłumacza, formułując je w trzech punktach. Widzicie Państwo kompetencję językową w zakresie języka wyjściowego i docelowego. Są to systemy reguł operacjonalnych, znajomość form wyrażeniowych, morfemowych, leksemicznych, zdaniowych i tekstowych oraz umiejętność zastosowania ich w funkcji semantycznych i kulturowych w procesach tworzenia aktu komunikacji translacyjnej. Drugą kompetencją, bardzo ważną, jeśli chodzi o kompetencje tłumacza, jest kompetencja interkulturowa, a więc zdolność do posiadania i wykorzystywania wiedzy o kulturze swojego kraju. O tym powiemy sobie jeszcze w późniejszym, w trakcie jakby mojej prezentacji, mojego wykładu. Chodzi tutaj też o umiejętność interpretacji zjawiska jednej kultury, przeniesienie go na pole kultury zupełnie innej. I trzecim jakby takim filarem kompetencji tłumacza jest kompetencja komunikacyjna. Rozumiana jest ona tutaj jako zespół umiejętności czynnego uczestnictwa w aktach komunikacji mownej. I tutaj są to wyróżnione umiejętności pragmatyczno-kooperatywne. Chodzi o wykonanie zadania translacyjnego zgodnie z jego komunikacyjnym celem. Tłumacz profesjonalista, co przedstawione jest tutaj też na następnym slajdzie, powinien przede wszystkim rozumieć problematykę tłumaczonego tekstu, być świadomym swojej roli w komunikacji międzyludzkiej w kontekście transferu międzykulturowego, powinien wykazywać się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, od tego również zależy sukces translatorski. Musi pamiętać o kształceniu i ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności. Ta cecha staje się właściwie zaleceniem na całe życie zawodowe tłumacza. Tutaj dla młodych adeptów sztuki można powiedzieć, że tak naprawdę to jest taki long life learning, czyli uczymy się całe życie. Oprócz doświadczenia powinien jeszcze posiadać oczywiście talent i odpowiednie cechy charakteru, być pośrednikiem znoszącym bariery językowe, zawsze jednak również ambasadorem własnego języka i własnej kultury. Następnym ważnym punktem, który pragnę podkreślić i który w czasach globalizacji wypada czasem bardzo miernie, jest etyka zawodowa. Tłumacze ponoszą ogromną odpowiedzialność wobec wszystkich potencjalnych odbiorców swoich tłumaczeń, czyli swoich dzieł, i dlatego powinni przestrzegać wszystkich z najwyższych standardów etyki zawodowej. Aby Państwu przedstawić tutaj pragmatyczne podejście do tej etyki, posłużę się tabelą zgodnie z publikacją pana Nadstogi w publikacji Tłumaczenie pisemne, aspekty rynkowe i warsztatowe. Spójrzcie Państwo, pan Nadstoga podzielił tutaj tę etykę na cztery piony: kwalifikacje, wierność, tajemnica zawodowa i uczciwość zawodowa. Jeśli chodzi o kwalifikacje, to tłumacz powinien potrafić odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przyjmowane przez niego zlecenie jest rzeczywiście do wykonania
i nie wahać się przed odrzuceniem jego, jeśli uważa, że nie posiada w danej kwestii, w danej dziedzinie odpowiedniego doświadczenia, żeby poradzić sobie z tym tłumaczeniem. Gdyż jest ono na przykład... Przepraszam, że przerywam. Obawiam się, że dostajemy komentarze od widzów, że nie widać... O, świetnie, teraz widać etykę zawodową. Przepraszam, czy mogę poprosić Panią o podobne udostępnienie ekranu? Na momencik wyłączymy prezentację. Tak, oczywiście. I jeżeli mogę Panią poprosić o ponowne udostępnienie ekranu, bo obawiamy się, że tak, że nasz stream nie nadąża za zmianami slajdów. Oczywiście. Proszę o chwileczkę cierpliwości. Zaraz powinno się wszystko pokazać. U mnie jest w tej chwili slajd dotyczący etyki zawodowej. I sądzę, że możemy spróbować po prostu bez... Nie wyświetla się tryb prezentacji, widzimy tylko surowego PowerPointa z odpowiednimi slajdami. Więc sądzę, że skoro stream nie wyłapuje nam prezentacji, możemy zostać przy surowym PowerPointie, tak żeby... Dobrze, żeby nie udostępniać całego ekranu, tak? Nie. Udostępnienie całego ekranu działa jak najbardziej, natomiast tak, żeby Pani nie musiała mieć włączonej prezentacji, żeby nie zasłaniało Pani to też streamu i komentarzy. Chociaż w takiej formie jest, w takiej formie jak teraz, poproszę tylko widzów o potwierdzenie, czy widać slajd etyka zawodowa i powinno być wszystko widoczne. Mam nadzieję, że przeżyjemy trudności techniczne. Tak. Które jak zwykle, do których się już zdążyliśmy przez ten ostatni rok mocno przyzwyczaić. Więc jest drobne opóźnienie pomiędzy streamem a tym, jak rozmawiamy. O, świetnie, już dostaję komentarz. Świetnie, dziękujemy Pani Aleksandro za potwierdzenie. Dziękuję bardzo i będziemy wdzięczni za wszelakie komentarze, jeżeli coś dalej będzie psuło się ze streamem. Dziękuję bardzo i usuwam tak. się. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o kwalifikacje, to tak jak powiedziałam, tłumacz powinien być na tyle szczery ze samym sobą i jakby również wobec klienta, aby móc odrzucić, aby być jakby przygotowanym na odrzucenie zlecenia, na które sam jakby nie może odpowiedzieć, ponieważ nie posiada dostatecznych kwalifikacji. Co do wierności, tłumacz powinien być wierny, co to znaczy oczywiście wierny wobec autora tłumaczonego tekstu, czyli przekazać znaczenie i intencje autora w taki sposób, w tak kompletny sposób, bez względu jakby na własne poglądy, czy też światopogląd, czy punkt widzenia. W etyce zawodowej ważna jest również tajemnica zawodowa, gdyż tłumaczowi nie wolno jest jakby ujawniać wszelkich informacji poufnych osobom trzecim, w szczególności gdy zmierzałoby to do uzyskania jakby korzyści finansowych czy też osobistego zysku dla tłumacza. I czwartym punktem w etyce zawodowej jest uczciwość zawodowa. Tutaj chodzi o nieprzyjmowanie zleceń, które mogłyby narazić na szwank dobre praktyki zawodu. I tutaj przede wszystkim zwracam uwagę na dumpingowe honorarium, co stanowi nie lada problem w dzisiejszych czasach, ponieważ często dochodzi do takich sytuacji, w których młodzi tłumacze, bądź też tłumacze, młodzi, oczywiście chodzi mi tutaj o osoby nie młode wiekowo, tylko takie, które wchodzą na rynek, często by być konkurencyjni wobec innych, obniżają swoje stawki, doprowadza to również do wszelkiego rodzaju problemów i też również do jakby zmniejszenia rangi i znaczenia naszego zawodu, który przecież jest bardzo ważny. Przejdę do następnego slajdu. Proszę Państwa, branża tłumaczeniowa i rynek tłumaczeń rośnie. I jak wynika z prognoz na następne lata, ta tendencja na pewno się utrzyma. Co tutaj można powiedzieć o tej digitalizacji? No przede wszystkim
globalizacja ułatwia wszelką migrację ludności, podróżowanie, ale również ekspansję firm na rynki zagraniczne. I tutaj tłumaczenia stanowią bardzo ważne ogniwo gospodarki międzynarodowej, gdyż tłumacze właśnie sprawiają, że bariery komunikacyjne znikają i biznes może rozwijać się bezgranicznie. Można tutaj zaryzykować tezę, że kondycja branży tłumaczeniowej ma wpływ właściwie na rozwój biznesu na całym świecie i na odwrót, bo ten biznes rozwijający się jakby determinuje również rozwój tłumaczeń. I zacieśnianie się więzów międzypaństwowych ma wpływ na liczbę osób decydujących się na podjęcie pracy za granicą lub rozszerzenie swojej działalności na rynki międzynarodowe. I im więcej osób decyduje się na taki krok, można powiedzieć, to tym więcej pracy dla biur tłumaczeń. Współczesna branża tłumaczeniowa jest niemal całkowicie zdigitalizowana i oparta na współpracy online. Chcę również podkreślić znaczenie tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim roku, czyli wszystkich obostrzeń i jakby zjawisk związanych z pandemią, które jeszcze bardziej jakby naznaczyły tę rolę digitalizacji i pracy zdalnej, pracy online w sytuacji kryzysowej. Przed wystąpieniem tego kryzysu wiele firm już było w trakcie przekształceń w tym zakresie, ale ta globalna pandemia właśnie tylko to przyspieszyła i zintensyfikowała ich wysiłki. Największe korporacje i agencje tłumaczeniowe poszukują tłumaczy właściwie głównie w internecie. Dziś już zupełnie nie zwraca się uwagi na miejsce zamieszkania, na to jakby stało się to kryterium drugorzędnym. Rynek internetowy jest całkowicie nieograniczony, a możliwości tłumacza są tutaj olbrzymie, więc to bardzo pozytywnie, ma to bardzo pozytywny wydźwięk, jeśli chodzi o młodych tłumaczy. Skoro jesteśmy już przy rynku tłumaczeniowym, to chciałabym powiedzieć Państwu jeszcze kilka słów na ten temat. I w Polsce funkcjonuje obecnie około 1500 profesjonalnych biur tłumaczeń. Około 60 tysięcy podmiotów gospodarczych w swoim PKB ma wpisane usługi tłumaczeniowe. Świadczy to również o ogromnym zapotrzebowaniu na te usługi i ogromnym, ale tak jakby z drugiej strony o ogromnym rozdrobnieniu tego rynku tłumaczeniowego. Większość z tych firm bowiem to są firmy, które mają charakter jednoosobowych działalności gospodarczych, bo wiecie Państwo, że od tłumacza przysięgłego wymagane jest założenie działalności gospodarczej, stąd też tutaj właśnie takie rozdrobnienie. Po okresie i tutaj takim zjawiskiem wejścia na ten rynek tłumaczeniowy pojedynczych tłumaczy jest ich ekspansja jakby w pierwszych 3-4 latach swojej działalności, a później ta działalność jakby wykazuje takie cechy stagnacji i już mało się rozwija i polega właściwie tylko i wyłącznie na klientach, którzy są zaprzyjaźnieni z daną osobą czy też z danym biurem, przepraszam. Mogę Państwu tylko powiedzieć jeszcze króciutko o takim jednym biurze tłumaczeń o nazwie Summa Lingue. Pan Krzysztof Zdanowski, który jest prezesem tego biura, podjął taką decyzję o konsolidacji różnych działań i również różnych tak jakby mniejszych podmiotów celem współpracy i jednocześnie osiągnięcia oczywiście poprawy marż i wyników. Tutaj korzysta on głównie właśnie z tej implementacji, tej synergii, którą może zapewnić mu odpowiedni team, odpowiednia grupa ludzi, która będzie współpracować. Summa Lingue dojrzała szansę w wykorzystaniu sprawdzonego na świecie modelu na rynku polskim. I są oni również spółką, czyli mieli swój debiut na giełdzie papierów wartościowych. To bardzo pozytywna informacja, bo tutaj można powiedzieć, że taka spółka weszła już w świat inwestorów zagranicznych. Chodzi o popularyzację również modelu rozwoju poprzez właśnie akwizycje.
I jakby strategicznym celem stało się tutaj dla tego biura pozyskiwanie kolejnych biur tłumaczeń i ale co oczywiście nie stanowi o jakby rezygnacji z takiego dalszego rozwoju organicznego, ale ta firma ma dużo większy potencjał przy startowaniu w jakichkolwiek przetargach i stara się zawsze pozyskać jak najwięcej klientów biznesowych. Proszę Państwa, teraz jeśli chodzi o profesjonalne agencje biura tłumaczeń, czyli profesjonalne biura tłumaczeń, co to są za firmy? Ja tutaj mam dla Państwa następny slajd, który pokazuje jakby podział ról w agencji tłumaczeń i chciałabym się tutaj chwileczkę zatrzymać, pokazać Państwu, jak taka agencja tłumaczeń jako specjalistyczna firma językowa pracuje. Ona najczęściej zrzesza pod swoimi skrzydłami wielu tłumaczy, freelancerów, specjalistów różnych dziedzin, zajmuje się właśnie profesjonalnym przygotowaniem i wykonywaniem tłumaczeń. Nie należy jednak rozumieć tutaj tej agencji jako typowe takie pośrednictwo, ponieważ ona nim nie jest, raczej jest ważnym uczestnikiem rynku, a swoją działalność prowadzi w wielu obszarach. I tutaj praca nad zleceniem rozpoczyna się właściwie już na etapie przygotowania oferty dla klienta. Oferta oczywiście jest jakby poprzedzona fachową analizą, czy to podlegającego tłumaczeniu tekstu w przypadku tłumaczeń pisemnych, czy też na przykład jeśli chodzi o profesjonalne rozeznanie potrzeb klienta przy tłumaczeniu ustnym. I pierwszym elementem działalności agencji jest po prostu sprzedaż, czyli pozyskiwanie zleceń, ich wycena i uzgadnianie zleceń i rozliczeń z klientem. I kim jest klient agencji tłumaczeń? To najczęściej duże międzynarodowe firmy i korporacje, które zlecają tłumaczenia od dokumentacji technicznej swoich wyrobów, sprawozdań finansowych, materiałów marketingowych, poprzez różne inne. Następnym krokiem jakby po zleceniu jest przygotowanie przez dział DTP, czyli Desktop Publishing, czyli skład komputerowy, otrzymanych do tłumaczenia materiałów. I tutaj przygotowuje się je za pomocą specjalnych programów, czasami są to pewne OCR-y, czy też programy służące do obróbki tekstu, po to, aby tekst przyjął jakby wersję edytowalną, którą będzie można przekazać tłumaczowi. Następnym etapem jest etap CAT. Tutaj plik jest opracowywany jest jakby dwujęzyczny plik z tekstem źródłowym i w taki sposób, aby umożliwić tłumaczowi pracę w odpowiednim programie tłumaczeniowym. Co do CAT-ów, to nie chciałabym tutaj dłużej się nad tym rozwodzić, będziecie Państwo mieć na ten temat warsztaty, więc skorzystacie na pewno. Niektórzy z Was już w ten sposób pracują, więc mają odpowiednie doświadczenie. Ważną rolę w agencji tłumaczeń spełnia kierownik projektu. To właśnie on jakby odpowiada za przekazanie przygotowanych plików odpowiedniemu zespołowi językoznawców, czy też językowców. I najczęściej mamy tutaj do czynienia z osobą tłumacza i weryfikatora. I jest oczywiście polska norma, która określa pracę i sposób działalności agencji tłumaczeń. Tutaj ta współpraca tłumacza i weryfikatora jest bardzo ważna. Zapytacie Państwo, co tak naprawdę tę weryfikację odróżnia, co ją odróżnia od korekty. Ona obejmuje nie tylko sprawdzenie poprawności tekstu pod kątem reguł języka docelowego, ale również porównanie znaczenia tekstu tłumaczenia z tekstem źródłowym oraz sprawdzenie, czy przestrzegano instrukcji, które zostały przekazane wraz ze zleceniem. Po zakończeniu jakby tłumaczenia kierownik projektu dba jeszcze o to, aby nowe tłumaczenie wzbogaciło pamięć tłumaczeniową, czyli znowu tworzone są katy dla potrzeb danego klienta, czyli dany klient jest obsługiwany, jego baza jakby terminologiczna dotycząca tekstów pochodzących od niego gromadzona jest w firmie, w takiej agencji. Ale zdarza się również, że klienci agencji tłumaczeń
wyznaczają swoich walidatorów. To są osoby, które najczęściej pochodzą właśnie bezpośrednio od firmy i jakby jeszcze dogłębniej pracuje się nad jakością tłumaczenia po już weryfikacji jej przez właśnie weryfikatora. Oczywiście te wszystkie zabiegi prowadzą do tego, że tekst znowu wraca do tego działu DTP, który opracowuje poprawny plik i dochodzi do wydania już gotowego tłumaczenia klientowi. W przypadku oczywiście tłumaczeń, które muszą w jakiś sposób zostać jeszcze omówione z klientem, to wtedy menadżer projektu dokonuje takich omówień. Jeśli chodzi o katy, to najpopularniejsze z nich to oczywiście Trados, Memoc, Wordfast, Deja Vu, Omega, T, Acros, i chodzi tutaj o zwiększenie wydajności pracy tłumacza, ale tłumacze bardzo często, tutaj wiem ze swojego doświadczenia, bardzo często narzekają również na ten rozwój narzędzi tłumaczeniowych i jakby tej pamięci, gdyż prowadzi to do tego, że są mniej wynagradzani, bo odpowiednie programy wyłapują frazy bądź też dopasowania słowa, które się powtarzają w tłumaczeniach, i na tej podstawie tłumacz, zamiast być wynagradzany na przykład za 3000 słów, jest wynagradzany za 2000 słów. No jest to tutaj taka sytuacja trochę krzywdząca, ale musicie Państwo być na to przygotowani i no jednak dotrzymywać kroku tym nowym technologiom. Myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast bardzo pocieszające jest również to, że mimo tak dużego, tak ogromnego i szybkiego rozwoju wszelkich technologii, czynnik ludzki jest tutaj nieodzowny, a tłumacza tak doskonałego jak C-3PO znamy no właściwie tylko z Gwiezdnych Wojen, tak? Także nie ma doskonałych tłumaczy. Jeszcze jeden ważny problem, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to są terminy, które są bardzo mocno związane z tłumaczeniem, jest lokalizacja językowa tłumaczenia i internacjonalizacja. One zostały opatrzone, tak jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, mam nadzieję, że widać ten następny slajd, może tutaj wrócę na chwileczkę i zobaczymy, czy Państwo jesteście w tej chwili razem ze mną przy tej lokalizacji? Mam nadzieję, że tak, dziękuję bardzo, dziękuję za potwierdzenie. To jest bardzo wygodna funkcja z komentarzami, jeśli możemy tutaj w jakiś sposób dochodzić do jakiejś interakcji między osobą mówcy a słuchacza. Dobrze, to teraz może wyjaśnię króciutko, o co chodzi w tych terminach. Termin lokalizacja związany jest z przystosowaniem danego produktu do potrzeb rynku, na którym ma być sprzedawany. I oznacza to przetłumaczenie właściwie wszystkich tekstów, które są powiązane z danym tekstem na odpowiedni język i dostosowanie tych tekstów i tych tłumaczeń do warunków kulturowych. Pomyślcie Państwo na przykład, jeśli chodzi o reklamy i rynek motoryzacji, to reklamy, które funkcjonują, które dopuszczane są jakby na rynku europejskim, mogą stać się na przykład w świecie arabskim, czyli gdzieś tam na przykład w Iranie, niedopuszczalne, gdyż bardzo często występują w tych reklamach kobiety, które na przykład są roznegliżowane albo w jakichś różnych sytuacjach znajdujące się, które mogłyby zostać odebrane jako wulgarne i nie są akceptowalne w danej kulturze. Jeśli zaś chodzi o internacjonalizację, to mamy tutaj do czynienia z przystosowaniem produktu do funkcjonowania w różnych kręgach językowych z kolei. Głównie
Internacjonalizacja dotyczy oprogramowania komputerowego. Chodzi o możliwość używania w nim znaków służących do zapisu różnych języków. Głównie chodzi o to, żeby bez konieczności dokonywania jakichś zmian technicznych można było dostosować daną aplikację, czyli dane oprogramowanie do potrzeb różnych języków i różnych regionów. Te terminy jakby razem skupia w sobie jeszcze zjawisko globalizacji, ale o tym sobie już mówiliśmy. Bardzo, bardzo takim dużym problemem staje się kwestia tego, kiedy brakuje nam lokalizacji i co wtedy się dzieje. Mamy kilka takich sztandarowych przykładów w historii tłumaczeń. Spójrzcie Państwo na przykład na hasło reklamowe, spot reklamowy sieci fast foodowej KFC, It's finger licking good. Ta znana sieć fast foodów używała ponadczasowego sloganu od 1956 roku, ale pod koniec lat 80. KFC weszło na rynek chiński i tam fraza została przetłumaczona bardzo dziwacznie, jako lisz swoje palce, coś w tym sensie. No i oczywiście miało to zupełnie inny odbiór. Na szczęście marka zachowała swoje jakby walory i do dziś jest najpopularniejszą siecią fast foodów w Chinach. Następny przykład, jaki mogę Państwu podać, to przykład firmy Pepsi, którą każdy z nas zna. Tutaj stara reklama właściwie z lat 60. i wczesnych 70. Pepsi rozpoczęła kampanię pod jakby hasłem Come Alive, You are in the Pepsi Generation. Osiągnęła oczywiście bardzo duży sukces na rynku zachodnim. Niestety dla Chińczyków, znowu, jeśli chodzi o język mandaryński i kantoński, nieudolnie przetłumaczono to jako Pepsi sprowadza twoich przodków ze świata umarłych. Również w Niemczech pojawiły się takie hasła jak Pepsi i powstań z grobu z Pepsi. Także tutaj też jakieś właśnie nieudane tłumaczenie. Jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, to nie mam tutaj slajdu, ale na pewno Państwo słyszeliście o jakby nieudanych nazwach samochodów, bo na przykład Mitsubishi Pajero, czy też Mazda Laputa na rynku hiszpańskojęzycznym zostały bardzo źle odebrane. Nawet doszło do tego, że Pajero zmieniło się w Montero, gdyż obydwie te nazwy, czyli Pajero i Laputa, w języku hiszpańskim oczywiście są obraźliwymi określeniami i nie mogły tutaj znaleźć swojego miejsca. No, nikt się nad tym tak jakby wcześniej nie zastanowił. Jeszcze jeden slajd co do takiej nieudanej lokalizacji. Pamiętacie Państwo wyciek ropy w 2010 roku w Zatoce Meksykańskiej i wypowiedź Szweda, prezesa BP, Henryka Swanberga, który powiedział we care about the small people, czyli dbamy o małych ludzi. I tutaj Brytyjczycy bardzo, bardzo jakby w sposób ostry odnieśli się do jego wypowiedzi. On tłumaczył się złymi tłumaczeniami jakby jego wypowiedzi na język angielski. Faktycznie chodziło mu jakby o common person, czyli zwykłą osobę. No ale image tej firmy został mocno nadszarpnięty przez to złe tłumaczenie. Proszę Państwa, co do lokalizacji, to powiem jeszcze tylko, że właściwa lokalizacja to właśnie dostosowanie treści tekstu zamiast jego literalnego tłumaczenia, odzwierciedlenie wszelkich odmienności kulturowych, analiza, jeśli chodzi o grafikę, gdyby grafiki były niezrozumiałe dla odbiorców w danym obszarze kulturowym, wtedy należy je zmienić. Zmienić oczywiście datę, format miary, zmienić również format numerów telefonicznych. Lokalizacji najczęściej poddawane są instrukcje obsługi, informacje, procedury, przepisy, materiały marketingowe, strony internetowe, oprogramowanie wspomniane przeze mnie już wcześniej, gry komputerowe, dokumentacja, wszelkiego rodzaju produkty i materiały multimedialne, których mamy teraz właśnie taki, można powiedzieć, wysyp przez to, że korzystamy w dużej mierze z zasobów internetowych.
Proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj może w tym miejscu zrobić krótką jakby pauzę w mojej wypowiedzi. Przejdę zaraz do następnego punktu, ale być może z Państwa strony będzie jakieś zapytanie, czy wszystko jest jasne, czy Państwo macie jakieś pytania do tej części wypowiedzi mojej. Dobrze, jeśli nie ma w tym momencie żadnych pytań w naszych komentarzach, wszystko działa. Ja w takim razie pozwolę sobie przejść do zagadnienia związanego z tłumaczem w nowoczesnej firmie. Z pewnością ten temat jakby zainteresuje szczególnie naszych studentów jako adeptów tłumaczeń. Coraz więcej firm staje przed takim problemem, jak funkcjonować na rynku i czy zatrudniać tłumacza, czy nie. Czy współpracować na przykład z agencją tłumaczeń. I wybór odpowiedniego tak jakby rozwiązania tutaj zależy od kilku czynników. Pierwszym czynnikiem są koszty, bo oczywiście jeśli firma zdecyduje się na zatrudnienie tłumacza, to możecie sobie Państwo, to wiecie Państwo, że wygląda to oczywiście w ten sposób, że musi dla niego zorganizowane zostać stanowisko pracy, więc zwiąże się to z odpowiednimi kosztami. Oczywiście całe zatrudnienie również, czyli wszelkiego rodzaju podatki i ubezpieczenia, które ponoszone są przez firmę, generują też pewne koszty, więc firmy robią to stosunkowo niechętnie, raczej tutaj współpracują właśnie z agencjami po to, żeby zminimalizować koszty swoje, ale też dochodzi czasem do tego, że zatrudniany jest jakiś pracownik w dziale marketingu, który świetnie włada jakimś językiem i co się dzieje? Do niego trafiają dokumenty do tłumaczeń, tak? I okazuje się, że o ile z tłumaczeniami z działu marketingu radzi sobie świetnie, to już może być gorzej, jeśli dostanie do tłumaczenia na przykład teksty umów. I co wtedy, tak? I wtedy oczywiście dochodzi do jego jakiejś niepewności i mimo wszystko firma musi skorzystać z tłumacza zewnętrznego. Ważne jest też to, że taki pracownik działu marketingu, któremu zlecane są tłumaczenia, nie jest w stanie dobrze wykonywać swojej podstawowej pracy, czyli tej działalności, która związana jest głównie jakby z tą stroną marketingową i doprowadza to często do frustracji, też do powstawania jakby złych tekstów tłumaczeń i w sumie oczywiście do zakłócenia w pracy czy też w działalności danej firmy. Jednym z czynników również wyboru odpowiedniego rozwiązania, czyli zatrudnienia tłumacza bądź nie w nowoczesnej firmie, jest też poufność danych. Bo jak Państwo wiecie, tłumacz, który ma do czynienia z wszelkiego rodzaju dokumentacją firmy, poznaje firmę tak naprawdę od podszewki. Jest w posiadaniu informacji poufnych, które naturalnie powinien zachować dla siebie, ale mógłby z nich zrobić użytek, gdyby na przykład, mówiąc kolokwialnie, podkupiła go inna firma konkurencyjna na rynku i wtedy te informacje mogłyby wypłynąć. W takim celu z tłumaczami, jeśli już są tacy jakby zatrudniani, podpisywane są takie umowy lojalnościowe i oczywiście w przypadku zwolnienia takiego tłumacza musi on zachowywać się w odpowiedni sposób. Zanim przejdę do następnego punktu, to chciałabym Państwu przybliżyć sylwetkę Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSL. Jest to instytucja, która co roku w Polsce przeprowadza badania odnoszące się właśnie do sektora usług biznesowych i ostatnie z tych badań pochodzi, to znaczy ostatnie, do jakiego ja miałam dostęp, pochodzi z marca 2020 roku, więc jest to pierwszy kwartał zeszłego roku. Można powiedzieć, że
sprawozdanie za rok ubiegły, czyli od drugiego kwartału do 2020 do pierwszego kwartału 2021 dopiero powstaje. Nie zostało jeszcze opublikowane, więc nie miałam do niego dostępu, ale mam nadzieję, że te informacje, które tutaj Państwu przedstawię, będą w miarę wymierne i też aktualne. Organizacja ta wyznacza jakby standardy i kierunki rozwoju branży. W tej chwili w naszym kraju pracę daje ona ponad 250 tysiącom osób, a biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań ekonomicznych, ma szansę stać się jakby największym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym w Polsce. Firma ta od 2009 roku inspiruje, wspiera najlepsze praktyki, dając właśnie swoim członkom możliwości do wymiany doświadczeń, wymiany wiedzy, pomysłów. Bardzo ważnym jakby też punktem jest współpraca tego związku z uczelniami, celem pozyskiwania oczywiście nowych pracowników do wszelkiego rodzaju działalności w sektorze usług biznesowych w Polsce. Proszę Państwa, te slajdy, które obejrzycie Państwo ze mną, a które ja omówię tutaj pokrótce Państwu, pochodzą właśnie z raportu ABSL, czyli tego związku liderów tego biznesu nowoczesnego. W pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce funkcjonowało ponad 1500 polskich i zagranicznych centrów sektora usług biznesowych, obejmującego podmioty BPO, SSC, GBS, IT oraz R&D. Zatrudniały one, jak Państwo widzicie tutaj, 338 tysięcy osób i to jest więcej o 10% w porównaniu do roku 2019. W okresie od początku 2019 roku do końca pierwszego kwartału 2020 działalność rozpoczęło 74 nowych centrów usług, to też widzicie Państwo tutaj na rycinie, w tym 15 aż w kwartale 2020 roku. Wśród nowych inwestycji dominowały centra zagraniczne, 64,2%, łączny udział trzech największych ośrodków usług dla biznesu to jest Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Są to miasta, które znajdują się jakby w tej pierwszej grupie, tak zwany tier 1, pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze i dojrzałości też tego sektora. W liczbie nowych centrów wyniósł 38%. I jeśli chodzi o udział ośrodków z grupy drugiej, to mamy 32%, pozostałe inwestycje 20% w miastach grupy trzeciej i czwartej, ale trzeba powiedzieć, że w Polsce również w tych mniejszych miastach, czyli w tej grupie trzeciej i czwartej, rozwijają się różnego rodzaju nowe inwestycje i to ma oczywiście wpływ na wzrost znaczenia tych mniejszych ośrodków miejskich. Analiza polskiej mapy sektora nowoczesnych usług pozwala zauważyć, że w 7 miejscach zatrudnienie w centrach właśnie tych usług biznesowych przekracza ponad 10 tysięcy osób. I tymi największymi ośrodkami usług dla biznesu są właśnie Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, aglomeracja katowicka, Łódź i Poznań, w których pracuje łącznie 85% ogółu zatrudnionych w sektorze. W tym 89% zatrudnionych w centrach zagranicznych i 72% pracowników centrów polskich. W kolejnych 9 ośrodkach centra usług zatrudniają od 1000 do 10 tysięcy osób. Generalnie miejsca pracy w sektorze zostały wygenerowane w 39 ośrodkach. Tutaj w tym 15, w których działa co najmniej 10 centrów usług, czyli te są te największe, tak? I pod względem liczby centrów usług na koniec kwartału, pierwszego kwartału 2020 roku, pierwsze miejsce zajmuje Warszawa, co Państwo widzicie tutaj na rycinie, 279 jednostek. Do grona skupiających co najmniej 100 centrów należą również Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice i tutaj oczywiście odpowiednio Górnośląski Okręg, Łódź, Lublin i tak dalej. Macie Państwo tutaj rycinę, która przedstawia te wartości. Tutaj już oczywiście te wartości są mniejsze, poniżej 100.
Więc Kraków staje się jakby liderem pod względem zatrudnienia w sektorze, w którym w centrach usług pracuje już ponad 77 tysięcy, prawie 78 tysięcy osób. To są dane na pierwszy kwartał oczywiście 2020 roku. Te tendencje są wzrostowe, więc podejrzewam, że w tej chwili już jest to pewnie, osiągnęło to pewnie pułap 80 tysięcy osób i oznacza to, że no, między 30-40% udziału miasta w strukturze zatrudnienia sektorze w podziale na poszczególne ośrodki tutaj jest, no więc to jest bardzo dużo. Kraków zajmuje również pierwsze miejsce pod względem dostępności puli talentów i wysoko wykwalifikowanej kadry. Także możemy się tutaj cieszyć z tego, że adepci, nowi pracownicy i też absolwenci naszych uczelni krakowskich są tutaj dobrze postrzegani. Biorąc pod uwagę bezwzględną wartość wzrostu zatrudnienia, największa liczba nowo powstałych miejsc pracy w sektorze biznesowym została wygenerowana w Warszawie, tutaj mamy 5,9 tysiąca, we Wrocławiu później 5,7 i Kraków 5,5, więc Kraków tutaj nie dotrzymuje kroku tym największym jakby ośrodkom. Wymienione trzy miasta odpowiadają łącznie za 54% nowych miejsc pracy w Polsce. Proszę Państwa, to jest ważna informacja. W tym okresie powstały miejsca, to aż 54% to te trzy miasta. Także nic dziwnego, że do tych miast napływa młodzież, napływają nowe siły, które chcą być zatrudniane w centrach, nowoczesnych centrach biznesowych. Ja Państwu tutaj przedstawię też taką rycinę, popatrzcie krótko tutaj na ten slajd. Mamy tutaj tylko południową Polskę, gdyż jakby rysunek dla celów tutaj wizualizacji wydawało mi się ważnym ten okręg, wydawał mi się ważny szczególnie ten okręg południowy dla Państwa. Na różowo zaznaczone zostały nowe firmy, czyli nowi inwestorzy, którzy weszli na rynek Polski. Ważne jest też to, że spływają jakby coraz częściej inwestorzy z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i tutaj myśląc na przykład o Niemcach, to myślę również o mojej jednostce macierzystej, czyli o Instytucie Filologii Germańskiej, być może również wielu absolwentów naszej germanistyki znajdzie zatrudnienie właśnie w tych instytucjach. Tak, teraz jeszcze przejdę sobie do rozkładu liczby centrów według typów. Popatrzcie Państwo tutaj też, to jest być może dla Was ważne, jakby najczęściej występującym w bazie danych ABSL typem centrów są centra IT, później za nimi zaraz są centra SSC, Global Business Services i później BPO, R&D, później taką małą grupę stanowią centra badawcze i jeszcze jedna grupa to inne modele, czyli jakby hybrydowe centra. Tak to się przedstawia, jeśli chodzi o Polskę. Trzeba przyznać, że co do liczby nowo powstałych centrów, to wykazuje się właściwie trochę tendencję spadkową, no bo w porównaniu z tym boomem, który miał miejsce przed 2018 rokiem, to tutaj ten spadek w 2019 inwestycji był troszkę znaczący, troszkę więcej znaczący, ale w 2020 spodziewano się poprawy tej koniunktury, jednak wybuch tej globalnej pandemii no najprawdopodobniej spowoduje również głęboką recesję w taką, którą będziemy obserwować właściwie na całym rynku wszelkich usług. Być może interesującym stanie się dla Państwa również obejrzenie następnych rysunków i slajdów. Tutaj mamy kraje, które głównie tak jakby głównie inwestują w Polsce i zatrudniają również młodych studentów. To są na pierwszym miejscu Niemcy, Wielka Brytania i USA. Jeśli chodzi o Kraków, to być może interesującym będzie dla Państwa jako młodych ludzi miesięczne wynagrodzenie, jakie możecie Państwo uzyskać w tych centrach usług biznesowych.
Popatrzcie Państwo, tutaj jest to oczywiście dla osób znających język angielski, ale myślę, że to w tej chwili jest tak jakby też koniecznością, jak takim obligo, które musi być spełnione na wejściu, czy też przy rekrutacji, że język angielski jest tym pierwszym językiem wymaganym. Jeśli spojrzymy sobie na tę hierarchię w firmie, to widzimy, że już najczęściej preferowaną takim wynagrodzeniem jest na przykład 4,5 tysiąca, maksymalnie do 5 tysięcy. Widzicie Państwo, że to troszeczkę tutaj się oczywiście zmienia. No i jeśli w tej hierarchii jesteśmy w stanie jakby wchodzić na następne szczeble, to oczywiście te wynagrodzenia są coraz wyższe. Mam nadzieję, że to też dla Państwa jest jakiś taki sygnał. Te dane tutaj są podane na rok wcześniejszy, czyli na tą wcześniejszą jakby, na ten wcześniejszy raport, czyli na koniec 2017 roku, bo to głównie, to znaczy zbieranie informacji na temat tych wynagrodzeń odbywa się drogą ankiet u osób, które tam pracują, no i też jest to związane z odpowiednimi trudnościami. Popatrzcie Państwo teraz na języki wykorzystywane w centrach do świadczenia usług. Oczywiście na pierwszym miejscu język angielski, ale zaraz po nim język niemiecki i to też w bardzo dużej, wysokiej liczbie. Później język polski, francuski, kolejno hiszpański, włoski. Interesujący jest również recina, która przedstawia języki, których znajomość jest najbardziej pożądana przez firmy. I tutaj Państwu powiem taką interesującą rzecz. Język niemiecki 68%, więc popatrzcie Państwo, to jest najbardziej pożądany, mówię tutaj oczywiście w kontekście mojej jednostki macierzystej, najbardziej pożądany język, więc warto się uczyć niemieckiego, stanowi on pewnego rodzaju jakby kapitał na przyszłość. Dowiedziałam się od pracownicy jednej z korporacji, która ma swoją siedzibę w Opolu i która jest właściwie z tej branży IT, czyli tej najczęściej reprezentowanej w Polsce, że w jej firmie osoby, które posiadały znajomość wyłącznie języka angielskiego, wszystkie zostały zwolnione. Wyobraźcie sobie Państwo, jaka to jest teraz dla Was również informacja i wskazówka, że jednak ten drugi język przydaje się. I wszyscy, którzy mieli gdzieś tam w umowach zapis, że posiadają znajomość, nawet na poziomie A2 drugiego języka, wydawali się dla firmy bardziej atrakcyjni i firma była zainteresowana ich dalszym zatrudnieniem. Wszystkie osoby, które tylko były z językiem angielskim, zostały z miejsca zwolnione. No to są takie zjawiska, które się dzieją. Zwróćcie Państwo uwagę również na fakt, że te wszystkie zjawiska, do których dochodzi również w Europie, czyli na przykład Brexit, też miał duży wpływ na jakby spadek zainteresowania, czy też może nie spadek zainteresowania, tylko większe wymogi, jeśli chodzi o kapitał językowy od kandydatów do tych centrów usług biznesowych. Tutaj jeszcze macie Państwo umiejętności, które są pożądane przez te centra. W top 1 znajdują się umiejętności językowe i właśnie język niemiecki na poziomie C1 i programiści. Top 2 to język francuski. I mamy tutaj oczywiście jeszcze narzędzia, języki obsługi jakby tej internetowej bądź też programowania, umiejętności zarządzania, język angielski gdzieś tam powiedzmy niżej, wiedza w zakresie księgowości. Top 3 to jest doświadczenie zawodowe, język czeski i specjalistyczna wiedza. Następna recina przedstawia tutaj kandydatów z wybranymi językami obcymi. Spójrzcie Państwo, również na pierwszym miejscu w Krakowie znajduje się język niemiecki. Podobnie jest to w innych miastach i aglomeracjach. Ten język niemiecki rzeczywiście jest pożądany. To tylko tutaj króciutko dla potwierdzenia. Chciałabym zwrócić uwagę również Państwu na dodatki językowe, czyli 73% firm w sektorze usług biznesowych w Polsce różnicuje wynagrodzenie w zależności od znajomości określonego języka obcego, czyli im bardziej jest to jakby
wyszukany język. Przepraszam, że tutaj umniejszam jakby randze języka angielskiego, ale w tej chwili już no niestety jest to język, który właściwie jest lingua franca i wszyscy kandydaci, wszyscy maturzyści mówią w tym języku. 30% firm różnicuje dodatek językowy w zależności od poziomu znajomości języka, więc tutaj ta znajomość wcale nie jest taka ważna, tak jak powiedziałam o tym A2, a 55% firm jasno komunikuje zasady dotyczące dodatków językowych, więc tutaj oczywiście połowa z nich tylko. I popatrzcie Państwo teraz na wynagrodzenia, miesięczne dodatki językowe w zależności od języka. Jeśli chodzi o języki, to macie Państwo tutaj wartości w polskich złotych i w euro, czyli takiego dodatku możecie się Państwo spodziewać, jeśli znacie języki obce, inne niż angielski. I to od razu na wejściu, tak naprawdę. A najlepiej to znać oczywiście dwa dodatkowe. No to jest dość sporo, bo jeśli patrząc na podstawowe wynagrodzenie, powiedzmy między 4 a 5 tysięcy, no to ten dodatkowy 1000 czy 1500 robi już tutaj istotną różnicę, stwarza istotną różnicę. To jeszcze króciutko do tego. Ja Państwu tutaj przygotowałam jeszcze zestawienie dotyczące liczby studentów, absolwentów szkół wyższych w Polsce w wybranych ośrodkach. Dla porównania macie Państwo tutaj liczbę studentów, a później liczbę absolwentów. I tutaj dla Krakowa, jeśli chodzi o studentów, mamy 155 tysięcy studentów, absolwentów, czyli tych osób, które kończą studia, ponad 44 tysiące. I jeśli chodzi o szkoły wyższe w Krakowie, to jest ich 21. Dla porównania wcale nie mniejsze mamy, oczywiście patrząc pod kątem liczby ludności, wcale nie mniejsze wartości mamy tutaj w mieście stołecznym Warszawa. A dużo wyższe na przykład niż Wrocław. Jeszcze kierunki filologiczne, kierunki językowe. I tutaj to będzie dla Państwa ta druga wartość, jak popatrzycie, to jest ta druga wartość za każdym razem. To są studenci, którzy trafiają jakby do tych centrów usług biznesowych. Może chwileczkę zatrzymam tutaj, żebyście Państwo mogli sobie to również obejrzeć. Być może wyda się to dla Państwa ważne w kontekście jakichś późniejszych wyborów, tak, i późniejszych decyzji, które zostaną przez Państwa podjęte po studiach, bądź też jeszcze przy zakończeniu, tak żeby podjąć tę działalność już zawodową. Jakie są wyobrażenia o pracownikach sektora nowoczesnych usług biznesowych? Czyli co tak naprawdę chcą od nas firmy? Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że zaraz po ukończeniu studiów stawia się pierwsze kroki na rynku pracy, czyli ważne jest to, żeby przystąpić do tej pracy, nie robić przerwy. Kandydat powinien cechować się wysoką odpornością na stres. No to jest tutaj, myślę, że po studiach już nad tym aspektem akurat popracowaliście Państwo pewnie, chociaż nie życzyłabym Wam w ogóle żadnego stresu, jeśli coś to stres taki typowo pozytywny, budujący. Jest tutaj do centrów biznesowych pozyskiwane są najczęściej osoby, które są osobami samotnymi. No to też jest bardzo specyficzna sytuacja. Osoby, które nie założyły jeszcze swojej rodziny, czyli takie, które są bardzo dyspozycyjne. Biegle posługują się językiem angielskim, znają inne języki obce, dążą do rozwoju zawodowego i posiadają wysoko rozwiniętą zdolność analitycznego myślenia. Więc to są cechy tak jakby najbardziej pożądane. Ja chciałabym Państwu przekazać tutaj jeszcze taki profil kandydata, który opracowałam wspólnie z jedną z jakby przedstawicielek korporacji z Łodzi. Jest to pani, która ukończyła również filologię germańską i zaraz po studiach właśnie rozpoczęła działalność, w tej chwili jest już na stanowisku kierowniczym, więc najbardziej poszukiwanym kandydatem jest kandydat w wieku od 20 do 27 lat.
posiadający wykształcenie wyższe bądź będący w trakcie studiów. Kierunki, które tutaj są jakby preferowane, to filologia obce, finanse, rachunkowość, zarządzanie, matematyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia i pedagogika. Jeśli chodzi o poziom języka niemieckiego, bo o to głównie pytałam, to tutaj w zależności od poziomu w hierarchii w firmie, asystent A2 do B1, konsultant już B1 plus do B2 i specjalista C1 do C2, czyli to już są osoby, które zarabiają dużo więcej. Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, tak zwane, czyli te soft skills, o których chcieliśmy sobie również powiedzieć, to praca w zespole, dobra organizacja czasu, umiejętność prezentowania i autoprezentacji, zdolności analityczne i logicznego myślenia, umiejętność tworzenia korespondencji i tekstów użytkowych oraz dokładność. To jest też bardzo dobra i pożądana cecha. Jeśli chodzi o zainteresowania, human resources, finanse i bankowość, tutaj oczywiście bardzo szeroko się to rozumie. To jest ten profil i chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że przy rozmowie z przedstawicielką korporacji zapytałam ją, czy studenci tak naprawdę, czyli nasi absolwenci wykonują zadania tłumaczeniowe. I tutaj niestety muszę Państwa troszeczkę zmartwić, to znaczy te zadania tłumaczeniowe to nie są takie bezpośrednie jakby tłumaczenia tekstów, określonych tekstów, raczej skupia się to na kontakcie i komunikacji w firmie, ewentualnie komunikacji zewnętrznej z klientami bądź też z partnerami, co odbywa się najczęściej na zasadzie korespondencji, więc de facto nie jest to typowe tłumaczenie, ale bardziej sprawdzanie tej kompetencji językowej. Takim tekstem, który mógłby zostać przetłumaczony i który stanowi jakby też myśl przewodną korporacji, są plakaty, które świadczą o, które też jakby potwierdzają cechy korporacji i pracy w korporacji, to jest elastyczność, jakby jedność, duch zespołu, efektywność, odpowiedzialność i szacunek. Proszę zwrócić uwagę, że na tych plakatach w języku polskim pojawiają nam się pojęcia w języku angielskim, co może świadczyć również o tym, że te sformułowania jakby i te pojęcia tak mocno już ugruntowały się w naszym języku i w użyciu właśnie w tym sektorze biznesowym, że właściwie pozostawiono je tutaj, nie przetłumaczono po to, żeby w jakiś sposób podkreślić właśnie tę internacjonalizację i również globalizację tych firm. To jest jakby ta część, która dotyczy nowoczesnych usług biznesowych. Chciałabym prosić Państwa, jeśli macie pytanie do tej części bądź do tych rycin, chcielibyście Państwo do czegoś wrócić, to chętnie odpowiem teraz na te Państwa pytania, zanim jakby przejdziemy do tej ostatniej części, która już będzie tylko taką bardzo jakby przyjemną częścią, rozrywkową. Chcę jeszcze powiedzieć, być może ktoś z Państwa zada jakieś pytanie teraz w komentarzach, chcę jeszcze powiedzieć, że korporacje to często bardzo duże, złożone twory i właściwie przy pierwszym kontakcie z korporacją może nas to przyprawić o zawrót głowy. Ja osobiście odwiedzając te korporacje bardzo mocno się zdziwiłam, gdyż znalazłam się w budynku, w którym oczywiście musiałam przejść przez bramkę, czyli dostęp do tego budynku jest jakby zabroniony dla osób z zewnątrz, ja zostałam tam wprowadzona i co mnie na przykład bardzo jakby uderzyło, to, że w całym budynku w ściany były wszystkie w kolorze białym i korytarze były zbudowane w taki sposób, że nie było widać drzwi.
Więc de facto człowiek nie wiedział tak naprawdę, w jakim miejscu się znajduje i to może być jakby troszeczkę tutaj takie peszące dla osoby, która przychodzi z zewnątrz. Widzę, że pani Patrycja nam jak wygląda kwestia zapotrzebowania na języki azjatyckie, na język japoński i koreański. Widziała, pani Patrycjo, dziękuję bardzo za to pytanie. Tutaj, no niestety w usługach, znaczy może w sektorze tych usług biznesowych, z którymi styka się jakby firma ASBL, nie były wyróżnione te języki, więc są to rzeczywiście jakby języki niszowe. Natomiast pani Patrycjo, będzie na pewno taka sytuacja, że jeśli pani będzie posiadała kompetencje z tych języków, to na pewno będzie ona mile widziana i już przy rekrutacjach, to znaczy w dzisiejszych czasach odbywa się to najczęściej tak, że państwo zgłaszacie się na takie portale, rejestrujecie się na przykład w LinkedIn i tam jakby przez odpowiednie algorytmy wyszukują odpowiednich miejsc pracy dla państwa. Więc myślę, że jak najbardziej takie zapotrzebowanie na języki azjatyckie jest. Jednak proszę sobie wyobrazić, że jakby przyjąć do wiadomości, że te centra usług biznesowych, przypuśćmy, jeśli są to centra IT w Polsce, które wykonują usługi biznesowe dla centrów, czy też dla firm macierzystych w Niemczech, no to wiadomo, że czy dla banków, czy innych korporacji, to wiadomo, że tutaj jakby obsługa nie będzie potrzebna w tych językach jakby niszowych, czy też w językach azjatyckich. Nie mogę powiedzieć, że one są niszowe. Niszowe w odniesieniu oczywiście do tego raportu. Bo tymi językami mówi oczywiście ogromna grupa osób, także myślę, że będą na pewno mile widziane. Dziękuję bardzo za pytanie. Czy jeszcze jakieś pytania do tej części? To może zostawimy sobie jeszcze na koniec chwileczkę. Proszę Państwa, jeszcze taką specyficzną jakby sprawą i specyficznym aspektem pracy w takim centrum usług biznesowych jest używanie odpowiedniego języka. I teraz na pewno Państwo słyszeliście o czymś takim jak korpomowa, korpojęzyk czy korpogadka. Niektórzy jakby deprecjonują tutaj znaczenie tego narzędzia, nazwijmy to tak, językowego, ale widać, że w firmach z tego poziomu i z tej branży taki język jest preferowany i jak najbardziej znajduje swoje zastosowanie. Tutaj przewagę mają anglicyzmy i często przez skróty jakby myślowe, czyli używanie wszelkiego rodzaju anglicyzmów, skrótów, doprowadza się do tego, że ta komunikacja przebiega dużo szybciej. Ja tutaj podzieliłam tę korpomowę na cztery takie jakby obszary i najpierw są to działy i obszary w firmie. Tutaj akurat na rysunku back office, ja posiłkowałam się tutaj zestawieniem, które znalazłam na korposferze. Jeśli chodzi o działy i obszary w firmie, to może w ten sposób macie Państwo tutaj kilka różnych terminów typu B2C, business to client, B2B, czyli business to business, back office jako wydzieloną część korporacji, HR, to już jesteście Państwo z tym na pewno zaznajomieni, Salesforce jako siła sprzedaży, public relation jako PR, to są rzeczy, z którymi na pewno się gdzieś tam Państwo stykaliście. Następną grupą są określenia na stanowiska i tutaj mamy dużo skrótów, można się im troszeczkę przyjrzeć. Oczywiście podejmując pracę w takiej korporacji, należy te wszystkie oznaczenia znać. One znacznie ułatwiają
można powiedzieć, że maile czy też korespondencja wewnętrzna między pracownikami może być zupełnie niezrozumiała dla osób z zewnątrz, gdyż zawiera bardzo dużo takich różnych właśnie skrótów. Następną grupę to stanowią wyrażenia służące komunikacji i współpracy. Już na stałe weszło do naszego języka polskiego słowo research, prawda? Państwo piszący prace magisterskie czy też dyplomowe bardzo często używacie tego słowa. Kolnij do mnie, tak, z angielskiego. Tutaj również to spolszczenie jest bardzo charakterystyczne i trochę takich wyrażeń typu na przykład ASAP, as soon as possible, to jak zwykle w firmie, tak szybko jak to możliwe, na koniec dnia. Macie Państwo tutaj dużo, dużo różnych skrótów. Słowa deadline, feedback, draft, to też są case'y, prawda? Call'e, meeting'i, update'y i research'e. To są rzeczy, które już tak mocno zakorzeniły się w języku polskim, że nie stanowią jakby dziwnych sformułowań nawet dla osób, które nie miały styczności z korporacją. Muszę Państwu przyznać, że również w takim obiegu komunikacyjnym uczelnianym bardzo często używamy tych sformułowań. I jako ostatnia grupa będzie słownictwo różne. I tutaj jeszcze pokażę Państwu takie, które znalazłam. Headhunter to oczywiście też już coś, co funkcjonuje u nas. Outsourcing również. Draft, tu powtarza się jeszcze raz. Ticket, to jest bardzo ciekawe, czyli zgłoszenie z przydzielonym numerem i przypisanym do określonej osoby, przepraszam tutaj za literówkę, najczęściej na serwisach typu helpdesk. Ten ticket to jest coś, co może być też mylące, szczególnie dla tłumaczy. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to ja oczywiście mój adres mailowy funkcjonujący na stronie uczelni jest jak najbardziej osiągalny, więc bardzo proszę, można się ze mną kontaktować. Tutaj jeszcze na koniec, jak wygląda czas pracy nad projektem w korporacji, czyli najpierw jest ten brief, opis projektu, oczywiście ASAP, czyli pressing, ponaglające maile, czyli wszystko jest tak szybko, jak to tylko możliwe, wpół do fuck-upa, deadline jako termin oddania projektu, no i oczywiście projekt, jeśli jest zawalony, to jest fuck-up, a co po fuck-upie? To skok na drina. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę dzisiaj, będę Wam oczywiście wdzięczna za pytania, jeśli takie będą. I chciałam Państwu życzyć powodzenia, nie tylko jako tłumaczom, ale również jako osobom, które znajdują się na rynku pracy i które tę pracę, powiedzmy, szukają, bądź też chcą ją zmienić. Chciałam Was jakby tutaj umocnić w tym przekonaniu, że tłumaczenia i tłumacze będą zawsze potrzebni. I to nie tylko po to, aby komunikować między firmami, ale po to, żeby się osobiście rozwijać. Więc myślę, że bardzo warto zagłębić się w ten zawód i specjalizować się w nim. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za wykład. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytania, jeszcze mamy chwileczkę, żeby odpowiedzieć na nie. Więc w razie czego stream jest dostępny także po jego zakończeniu. Można go obejrzeć zarówno na fanpage'u 14 Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych oraz na kanale na YouTubie w koła tłumaczeń. Dziękuję Pani bardzo. Niezmiernie ciekawy wykład. No, dużo do nauczenia się. Dziękuję bardzo. Starałam się również uwzględnić te warunki rynkowe po to, żeby ewentualnie ktoś miał, żeby oglądający mieli wgląd w właśnie w te warunki, które proponują nam firmy. O, widzę, że
Dziękuję bardzo, panie Wojciechu. Oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że takie raporty możecie Państwo sobie znaleźć. Nikt tak naprawdę nie interesuje się sylwetką absolwenta i takimi raportami, bo nie mamy na to czasu, ale proszę mi wierzyć, że przeanalizowanie takich raportów stwarza też możliwości do jakby przeanalizowania swoich możliwości na rynku, tak? I własnego potencjału. Więc myślę, że bardzo warto się w to zagłębić. Tak więc dziękuję bardzo. Wspominała Pani o adresie mailowym do siebie. Tak, tak. Tak, możemy jeszcze raz, żeby, gdyby uciekł komuś, podać, tak? Czy ewentualnie ja też mogę tutaj na komentarzach... Tak, tak, sądzę, że... Tak. Ja może go tutaj zapiszę w jakiś inny sposób. Czy może pani mogłaby ewentualnie go umieścić? Oczywiście. Dobrze? Ja podyktuję. Magdalena.dus od nazwiska. Małpa i domena ujotowska ujot.edu.pl. W razie wszelakich pytań do doktor Magdaleny Duś zapraszamy do kontaktu pod tym adresem mailowym. Tak, dziękuję. Adres jak najbardziej jest prawidłowy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że Państwo byliście ze mną dzisiaj. Pani Paulinie, dziękuję bardzo za obsługę techniczną i za pomoc w tym live streamie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak więc wszystkim widzom serdecznie dziękuję za udział w wydarzeniu i zapraszam na dalsze wydarzenia w ramach 14 studenckich warsztatów tłumaczeniowych. Dziś o 14 zapraszamy na rozmowę z tłumaczami Małego Księcia na Gwarę Podhalajską, język wilamowski i język śląski, a o 18 na punkt główny tegorocznych SWT, czyli spotkanie z profesor Sherry Simon, autorką książek This in Translation i Translation Sites. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.